tutaj będzie oświadczenie komunikaty, otwieram listę mówców, ja sobie wezmę tę karteczkę, żeby pani nasza inspektor była taką przyjemną. Dziękuję bardzo. Tak, pani ktoś jeszcze? Proszę bardzo. Pani Myszko. Ja szybko, pani nie zauważyła, że książki są zainwestowane. Ja mam propozycję do wszystkich Państwa. Po moim byłym prezesie pozostało bardzo dużo książek historycznych. Ja już 6 lat temu część książek gdzieś tam rozdysponowałam, natomiast wczoraj zadzwoniła żona pana i prosiła, że ma bardzo dużo książek. Naprawdę proszę. Jest raz na to, może proszę, żeby pan mówić w podium. Zwracam się do pani z informacją, że na pewno książek historycznej, nie takiej książki jak on w Karolinie, nie mam Karolinu, tylko. To są powieści historyczne, czy opracowania historyczne? Poważne historyczne książki, nie tylko opracowania, ale naprawdę takie mam przy sobie dużo na swoim. Bardzo ciekawe i w związku z tym zwracam się do wszystkich Państwa. Proszę, przepraszam Pani, ona ich nie przyniesie na plecach, ja ich też nie przyniosę. Rozeznam się, jakie to są książki, umówię się z tą Panią, gdyby ktoś ze mną poszedł tam i zobaczył i zabrał te książki, to Pani by była wdzięczna. I myślę, że osoby, które będą korzystać z tego księgozbioru, to byłyby też szczęśliwe. To jest Monika Donka? No to co dobrze. Ja dużo tą swoją książkę, którą miałam przeznaczona dla biblioteki, szczególnie setkę, z której korzystam, to... Przepraszam pani Mirada, ja nie jestem szoku. Wczoraj będąc gościem na dwóch komisjach bardzo ważnej infrastruktury i chyba zagospodarowania, ktoś z Państwa powiedział o ulicy Miejskiej 11, tak? Chodziłam tam po tym deszczu, ci ludzie naprawdę nie mogą do klatki wejść. To jest nasz teren. To jest ten bok, który stoi na Przymulskiej, prawda? Śleba babcia 11 zobaczyła, że tam w ulicy nie. Więc bardzo bym prosiła, żeby to zanotować. Naprawdę, mają kłopoty, no nie wiem, czy nie będą w tym ludeczek chodzić. Musisz tam chodzić? To sprowadzimy powtórny sprawy. Czy pani radna skończyła? Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Wójcik. Szanowni Państwo, 2 czerwca odbył się dzień otwarty magistratu i tradycyjnie miała miejsce w czasie niego prezentacja krakowskich dzielnic. Chciałbym podziękować tym radnym, którzy zaangażowali się w reprezentowanie naszej dzielnicy i przygotowanie prezentacji. Po kolei zacznę. Dziękuję panu przewodniczącemu za przewidzenie materiałów i przygotowanie wystawy na miejscu. Mateuszowi Drożowi za przygotowanie materiałów, przygotowywanie ekspozycji, przygotowanie ankiety. Razem jednak osobom, które dyżurowały, czyli pierwszy dyżur, pan radny Dominik Jaśkowiec i pan Mateusz Droż. Na drugim dyżurze byli panowie Maciej Kalewa i Stanisław Strzyński. Na trzecim dyżurze była pani Małgorzata Janiec, która właśnie wyszła. I ostatni dyżurowali pan Franciszek Kasznik i pan Dariusz Wigner. Jeszcze dziękuję panu Kasznikowi za zebranie materiałów po zakończeniu wystawy. Kolejna kwestia dotyczy tablic dzielnicowych. Już o tym Mateusz wspomniał, ale zostały przygotowane materiały, są one w dużej dzielnicy wrzucone w korytka osób, które opiekują się tymi tablicami. I ja ze swojej strony też będę tutaj Państwu przygotował różne materiały do umieszczenia w tych tablicach. Jeżeli Państwo też chcieliby, aby jakieś materiały były umieszczone, to proszę o taką informację
różne informacje kierować do mnie. Jeszcze mam zapytanie do pana przewodniczącego. Chodzi mi o druk 433, bo dyskusja została zamknięta. I tam pojawiło się zadanie szkoła podstawowa numer 95, zakup wyposażenia sportowo-rekreacyjnego. Mam pytanie, dlaczego ta szkoła została tak wyróżniona? Pośród wszystkich szkół na tej dzielnicy. Chodzi panu o paragraf trzeci, punkt czwarty. Tak jest. Tak? Znaczy zgłaszała nam ta szkoła zapotrzebowanie takie, że chcą pomóc harcerzom i zapotrzebowanie stało takie zakupione za kwotę 4000 i zostaje to na stanie jakże szkoły. Szkoła będzie to wypożyczała nie tylko harcerzom, ale też wszystkim powiedzmy uczniom czy klasom, które wystąpią powiedzmy o taki sprzęt, który zostanie za te pieniądze zakupiony. Dobrze. Pan Mateusz Drozd. Szanowni Państwo, dwa punkty mam do ogłoszenia. Po pierwsze, też chciałem się dołączyć do podziękowań obecnego przewodniczącego Komisji Informacji Łączności z mieszkańcami. I ukrywam, że tutaj byłem zaangażowany w te działania, ponieważ nowego przewodniczącego jeszcze nie mieliśmy, nie wiem, że się tam powiedzieć. Bardzo Państwu dziękuję zmianem przyrody tego montażu, ale serdecznie dziękuję za zaangażowanie i za poświęcenie czasu, żeby się spotkać z mieszkańcami, którzy tam nas odwiedzali, nie tylko mieszkańcy naszej dzielnicy, również mieszkańcy Krakowa. Też się wydaje po nich czego, też naszej dzielnicy. A druga informacja to jest taka, że obecnie wydarzenie się właśnie składa, natomiast biuro kolejne, które będzie na przełomie sierpnia i września, prosi o nacjonalny materiał. Do 4 sierpnia. Bardzo się cieszę, że ta dyskusja na temat wydatkowania 1000 zł na lekcje muzealne i na konkurs na poselstwo taki też pomysł. Być może właśnie Państwo macie jakieś pomysły, bo co można było ciekawe do tego napisać. Nie trzeba mówić, żeby wydatkować pieniędzy. Może się tam komisja zajmie. Znaczy ja chciałbym dodać zresztą tak słusznie, że chyba myślę, że następnego wydatku, znaczy inaczej, Państwo się porozumią, bo padł przewodniczący Komisji Informacji, nie wiem jak tam, ugadaliście się Państwo, że to będzie Mateusz zbierał te dokumenty. My cały czas omawiamy różne tutaj kwestie, tam jest rozumiem, więc nie ingeruję w to, bo jak najbardziej przy Mateusz przedstawię, jak to ma wyglądać, jeżeli będą jakieś inne uwagi, to proszę zgłaszać, nie ruszam tego. Pan Łukasz, tak, mamy 14 komisji. Rzeczywiście przyłączam się do tego, że będzie komisji biznesowe. Na następnej sesji ustawy będziemy omawiać budżet. Mam taką propozycję, żeby z dużym wyprzedzeniem, z nami tygodniowym czy dwutygodniowym, zarząd przesłał ten budżet zarówno powierzony, jak i priorytetów, tak żeby komisje mogły się zapoznać z tym i podyskutować. Nie wszystkie komisje się jeszcze odbyły. Radni też na pewno chcieli się z tym zapoznać wcześniej. Chodzi o to, żeby mieć takiej sytuacji, że projekt budżetu na 2014 dostaniemy się nie przed sesją. Czy mogę liczyć na to, że dostaniemy ten projekt budżetu? Nie mogę odpisać. Czy to znaczy, żeby dostać go dzisiaj przed sesją, jeżeli pan tak mówi. Jednak to podobno wprowadzić trochę może inne zwyczaje. Oprócz statutu regionu też powinien być to zwyczajnie. Ale jeśli dokument. Jeżeli masz poruszać z temat komisji, to wydaje mi się, że komisje, które powstały teraz nowe, no nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak będą pracowały. Możemy stwierdzić na tej podstawie, jak pracowały obecne komisje, więc tutaj Łukasz powinien się uderzyć sam w pierś co do tej swojej wypowiedzi do pracy komisji, bo nie widziałem celowości ani zasadności funkcjonowania tej komisji, no ale. Ale to jest moja ocena, a ty oceniasz ocenę. Być może gdybyś konsultował na przykład na projekt Wojków, czy projekt kamer, które należą do tej swojej komisji, czy przyszło w ten projekt przed sesją nawet chociażby na maila, to moja komisja mogłaby się stosunkować do tego projektu. Jak ten projekt jeden osoby mi zarzuca, że nic nie robimy w inwestycji, dostaje to przed sesją. Więc ktoś inny tutaj mogę powiedzieć. Wydaje mi się, że projekt Wojka. Przychodził z komisji. Dobrze zaimplementowany i WOL, i kamera dla MPK. Ciebie, ale nie w przypadku jako jednego, bo nie wyszedł jako projekt komisji.
Jakie to ma znaczenie, czy to będzie jako projekt komisji pokojowej? Ja się Mam wysłać do komisji, ale ta komisja tego nie proceduje. Może są jeszcze tego radnego nawet, bo byś projekt mówił. Myślę, że jak nie ma, to że moja komisja nie pracuje. Będę starał się wysyłać. Zostaje projekt od kminy. Ja bym też prosiła o uchwały, o to zresztą prosiła. I druga rzecz, kiedy możemy spotkać się projektu budżetu? Czy to będzie 5 minut przed sesją, czy będzie szansa na taką dyskusję? Nie mogę powiedzieć. To ja dostałem z pana wie, kiedy dostanę ten projekt. W jednej rzeczy się Łukasz rozczaruje, ale to jest w dalszej mierze rozporowane. Świetnie, tylko to chciałbym jeszcze dostać do tego. Ja się spodziewał tego, że będzie pójdziemy w bardzo prostą grupkę. W porządku. Ja się tego nie... Nie rozdysponowane dlatego, że jakaś grupka ciemna, inna na tym siadła i rozdysponowała, tylko dlatego, że 93 ma zobowiązania wieloletnie, o których przed chwilą też mówiłem. I te zobowiązania wchodzą jako z automatu w budżety. Na przykład, jeżeli chodzi o zadania priorytetowe, to z tego co wiem, to będziemy mieli do dyspozycji na rok przyszły kwotę około 100 000 zł, ponieważ większość zadań priorytetowych jest związana z zamówieniem publicznym już w tej chwili, związane z realizacją sprawy przy ulicy Powstańców. Więc te 100 000 zł będziemy musieli jakoś rozsądnie rozdysponować. No, taka jest konsekwencja realizacji zadań, które wieloletnich, które na koniec roku na rok mają pierwszeństwo w budżecie naszej rady. Dobrze, z tym dyspowiesz taką wiedzę, to się też wiedzą, też nie mieli radni, bo ja to czy mówisz, to nie się to jest zaufana dostępna wiedza. To w takim razie ten projekt na studiu się, ja bym prosił o przesłanie odpowiedzi wcześniej, żeby komisja mogła się też zająć. A nie wino przed sesją, jak większość właśnie. Dobrze, małe tyle, że ta uchwała. Dobrze, dziękuję. Piotr Moskała. Ja tam proszę mi jeszcze dopisać, bo ja musiałam wyjść na życzenie wiceprzewodniczącego. Proszę bardzo, Piotr Moskała. Chciałam prośbę, nie wiem, czy do matki też to padła. Może też taka mowa wydaje, takie plakaty, wypowiadające o różnych tam zasadach. Często się na przykład w Gremie i bardzo jako ostatnia strona, albo jak była o Haszczynie, o coś jej ustawy, czy na ustawy świętowej. Tego, co oni tam wysyłają. Często to dociera po prostu do dzielnicy, nie jest rozsyłane na przykład również do dziennikarzy, bo są z serwisu prasowego, wysyłane to przez Urzędnictwo Krakowa. W związku z tym, tak na dobrą sprawę, to wszystko zależy od tego, jak wcześniej dany wydział, dany referat, dana komunika po prostu coś wyeksploduje z siebie. Święto rodziny, na przykład to, co było około 26 maja, było wysyłane z dość dużym wyprzedzeniem. Te osoby nawet się przebijały. No ale to mi się udało gdzieś tam jakiś plakat jeden zdobyć, bo akurat przechodziłem w podróż, zresztą, że już mają i debatę. Problem też jest taki, tutaj od razu powiem, co do samych tablic. Bardzo często plakaty są wielkości właśnie tego plakatu. Ale nawet nie musimy plakaty dawać, prosić w jedno słowo, tylko wystarczy PDF-a, przyjdziemy sobie każdy w drugiej formacie A4. To znaczy możemy, myślę, że moglibyśmy zawnioskować do... Tylko to musimy ten przedzenie, bo jak ja panu coś wcześniej powiesz, to bez sensu. A jak jest tydzień, powie się, jakby się odbywał, no to i wtedy można mogę to wydrukować do innych etapów. Co 8 razy, tak? Jeśli każdy razy takie coś, nie wiem, jak ktoś tak mi się spotkało, jak się ukazuje, to jest, wbrew pozorom tego jest kilkanaście rocznie. Cały czas coś by się przez tamte przedmioty nie były puste, tak? To znaczy często ta biurokracja niestety rzuca się na te terminy. To jest tak, że pismo, które musi zdobywać kolejne podpisy, parawki, pieczątki, powoduje, że pismo wraz z załącznikiem wychodzi na tyle późno, jak już jest gotowe do wyjścia. W związku z tym bardzo często na przykład urzędnicy nie będą chcieli dawać tego trudu, bo to są już jeszcze nie zaakceptowane. Tak, nie ma napisu przedniego, w związku z tym nie musi czekać. To są takie obsługnięcia, które w biurokracji występują, nie tylko na szczeblu urzędu miasta Krakowa, bo to na jasno. Na szczeblu ministerialnym wojewodowym. Często jako pracownik urzędu miasta dostawałem jakieś pisma, gdzie wojewoda żądał wniosku na przykład na już, na jutro najpóźniej, czy na następny dzień, mimo że data wyraźnie wskazywała, że było ponad
tydzień temu podpisem było gotowe, ale podpisem zostało problem. Natomiast no, myślę, że tutaj pan przewodniczący, jak tylko coś będzie dostawał z urzędu, co wyglądało na coś, co może nawet zainteresować, bo myślę, że oczywiście tylko odbiorców korzystających z tarczy, to potem się wysyłał do wszystkich radnych zainteresowanych, będziemy mogli z tego czerpać. No, ale myślę, że tutaj więcej chyba nie będziemy w stanie wyszarpać. I właśnie jeśli chodzi o kataków, na przykład takiej akcji jednej wakacji do dzielnicy, tam był taki, one były przeznaczone na jakiegoś szkół, tam był nam taki takich wniosków, okazało się, że nam już został zamknięty jak wakacje w tym. Tak, przeniesie jeden konkurs, to tak a propos, jak tylko odpowiadamy konkurs, ten konkurs dostałem z innego źródła, więc miałem szybko zaangażować. To sam nie znam. Ja się okazało, że dzwoniłem do szkół, żeby zadzwonić do organizatora, już wszystkie miejsca wytrzymać. Już wychodzi. Dobrze, ja tutaj jeszcze przed wypowiedzią pani Ani Wantu. Chciałbym poinformować, że następna sesja będzie 2 lipca, godzina 18:00 marca. Jak również wszyscy jesteśmy. Proszę bardzo, pani Aniu. Ja chciałam powiedzieć tak, już wcześniej podnosiłam tę sprawę, mianowicie remontu i konserwacji tablic. Tablica na Wileńskiej nie da się otworzyć, więc nic nie powieszę. Będą na dyżurze w poniedziałek, wezmę do Zikitu. Pani Siewiedny powiedziała, że nie dostała żadnych pieniędzy na ten cel. A tablice będą szyby wybijane, będą zamki zatykane i pieniądze są mi najbardziej potrzebne, bo ja nie jestem w stanie tej tablicy otworzyć. I bardzo bym prosiła, żeby no, zarząd też wziął również to pod uwagę, tę kwestię. Druga sprawa, to już też prosiłam pisemnie o poinformowanie, którzy członkowie zarządu za co odpowiadają. I chciałabym usłyszeć odpowiedź na ten temat. Trzecia sprawa. Prosiłabym również, myślę, że to nam też ułatwi pracę, żeby tak jak to było wcześniej, żeby jednak w biurze wisiał harmonogram posiedzeń komisji, żeby przewodniczący zgłaszali, dlatego że tych komisji jest bardzo dużo i może dojść do takiej sytuacji, że komisje muszą pracować, muszą mieć odpowiednie miejsce i czas i nie może być, że się po prostu wybuduje. Ja ustalając termin posiedzenia mojej komisji, to zadzwonię do pani Małgosi, żeby mi sprawdziła, prawda, czy ktoś nie ma w tym terminie. Na pewno by nam to bardzo ułatwiła sprawę. I druga, i kolejna sprawa, to miałam wątpliwą przyjemność ostatnio być tutaj na tym boisku Kolniczanki przy Boboli. Wątpliwą dlatego, że uważam, że ten obiekt w ogóle nie ma właściwego gospodarza. I zanim będą jakieś prawda, przygotowywane pompowanie pieniędzy, bo tak to mogę nazwać, na zakup, właściwie nie wiem czy na zakup, czy nie, za, nie na zakup zegara, to bo przede wszystkim tam nawet, proszę Państwa, sanitariaty są w tak opłakanym stanie. No przepraszam, czy są nowe strażaki zamiast. Jedna, ale dzieci małe, 6-letnie, 5-letnie, ale korzystają z pomieszczenia. Są dwa pomieszczenia szatniowe, nie jedna szatnia dla jednej grupy, tylko dwie różne. Tak, proszę mi pozwolić skończyć. Tam nawet nie ma szczotki, to za 5 zł, to nie chodzi o 10 tysięcy, 20 tysięcy. Tak, poza tym, proszę Państwa, po tych ulewach, jakie miały miejsce, proszę zauważyć, że tam do tej pory te szyby na piętrze są powydniane, to są bardzo duże powierzchnie, nie zabezpieczone do dnia dzisiejszego i przez lata żadną siatką ochronną i po takich ulewach, to no może komisja prawda, sportu tam pójdzie i zobaczy w jakim to jest stanie. Na nic się zda ten remont na dole, piękny szat, zresztą płytka leży, wiele jabł odklejona, nikt to nie zda, na boisku jest, są kamienie, prawda, też dzieci tam są małe, także ja myślę, że nie wiem ile byśmy pieniędzy tam wpompowali, jeżeli jest taki gospodarz, to nic z tego nie będzie. Dziękuję i liczę na odpowiedź od pana przewodniczącego. Teraz? Tak, za co członkowie zarządu odpowiadają. Znaczy, mam przygotowane 5 pytań, które pani postaram się odpowiedzieć, nie wiem, czy wystarczająco, czy będzie pani satysfakcjonowana, ale
Flotablis prowadziły środki szmyna naprawy i remont tych tablic z Komisji Infrastruktury i Informacji. Nie było do tej pory żadnych zgłoszeń, te środki podzieliliśmy, więc no, może być problem z wymianą tego zamka, o którym pani radna mówi. Ja myślę, że postaram się jakoś to załatwić z innych środków, czy znaczymy na to możliwość. Czyli tylko na jedną tablicę, tylko w ogóle na tablicę, bo tak mówię, szyby będą wybijane. Przepraszam, ale zależy, że nie ma żadnych szyb wybitych, więc nie możemy... Mogą być, dobrze byłoby, żeby były szyby. Możemy zakładać, że szyby powybijają, przygotujemy 100 tysięcy albo 200, bo będą co dzisiaj wybijać. 1000 zł nie wystarczy. Była tablica, która cudem ocalała przy wypadku samochodowym, jak samochód skosił przez samą wiatę przystawką. Co do odpowiedzialności, którzy radni odpowiadają, którzy członkowie zarządu odpowiadają za które komisje, cały czas jesteśmy w trakcie podejmowania tej odpowiedzialności za tę komisję. Myślę, że na następną sesję, już 2 lipca, otrzyma pani, myślę, że mailem taką informację. Kto z członków zarządu jest odpowiedzialny za pracę jakiej komisji, albo nie odpowiedzialny, tylko który będzie pomagał tym komisjom i będzie z nimi współpracował z ramienia zarządu. Co do rolniczanki, no tu był komentarz pana radnego, że skoro brakuje właśnie szczoteczki jakiejś gołubika i tak dalej, no to właśnie podaje im pieniądze, żeby takie sprzęty zakupili sobie na rolniczące. I myślę, że no, w tym celu widzimy, że ten klub, który kiedyś był w opłakanym stanie, dzięki inwestycjom z miasta i naszych pieniędzy, radnej dzielnicy, zaczyna coraz lepiej funkcjonować. Więc nie wydaje mi się, żeby te inwestycje były niezasadne. Był w fatalnym stanie, powtarzam, była naprawdę własność gruntu była też jakoś w dziwny sposób. Jest pomalowany, ale zwracam uwagę na to, że nie wiem, jakby ten budynek był zadbany, pomalowany z zewnątrz, jeżeli nie będzie tych siatek ochronnych, szyby są wybijane codziennie. Po prostu przy takiej pogodzie on jest zalewany. Na dole są szatnie, a po prostu zalewany sufit, ściany i grzyb. Jeszcze pan radny. Ja co do tego, cieszę się, że pani radna to potrzebna to zauważyła, ponieważ stan tego budynku był jeszcze gorszy kilka lat temu niż obecny. No, udało się zrobić dach, udało się wyremontować szatnie. W przyszłym roku, tak, łazienki w przyszłym roku, mam nadzieję, że już za pieniądze miasta zostanie ten budynek do końca wyremontowany. Cieszę się, że pani tam poszła, że pani zobaczyła, tak trzeba robić. Tak radny powinien robić, powinien chodzić, oglądać, alarmować, pytać się, bo o to właśnie chodzi. To jest praca i to jest praca nas wszystkich. Dlatego też chciałbym początkiem września zaprosić panią do hali Prądniczanki przy ulicy Majora na otwarcie tego obiektu. Będzie, myślę, to nasza sportowa duma dzielnicy. Dzięki tej hali będą 4 nowe sekcje sportowe w Prądniczance otwarte, więc zapraszam, na pewno będziemy się mieli czym pochwalić wszyscy. Ja myślę tak, bo ja ten obiekt znam, ale proszę państwa, ja chcę zwrócić uwagę, że przede wszystkim jako gospodarz, jeżeli ktoś jest właścicielem domu, to musi wyznaczyć zadania priorytetowe. Jak można coś remontować, jeżeli się cały czas pozwala na to, żeby budynek był zalewany? To po co robić łazienkę, po co robić sufit, jeżeli przez te olbrzymie szyby deszcz zalewa? Większość rzeczy jest zrobiona własnym sufitem. Na co mają pieniądze, to robią. Została się każdą gminę wydała, zostały zrobione szatnie. Nie wiem, czy pani widziała we wakacje, ci goście, którzy to robią też za darmo i po południami, jeżeli malowali cały ten budynek, malowali te krzesełka, naprawdę mój jest dookoła wymalowany, to nie jest tak, że oni tam nic nie robią. Bo też jest kilka osób, co zaangażowali. Proszę mnie nie zrozumieć, ja tu nie chcę stosować żadnego ataku personalnego. Absolutnie jestem daleka od tego. Niemniej jednak podnoszę taką sprawę, bo uważam, że ja to i po prostu i ponoszę za to odpowiedzialność. Uważam, że gospodarz no coś szwankuje. Ale pani porozmawia z prezesem, to pani mówi, że on to już zrobił choćby dziś. Tylko on też kasy. Ale jeżeli oni sprawią szybę, która bardzo dużo kosztuje, a na drugi dzień ona jest wybita. Pani radna, nie wybijają nam już szyby, a nie przez zadanie. Zapraszam. Codziennie masz szyby wybijane. Ja tutaj zrobię zdjęcia. Zdjęcia,
Pani, ja to niedawno mam wiele uwag do Ciebie za złe prowadzenie klubu, więc ja telefon oddam Pani. Będziemy razem. Dobrze, zamykam sesję. Dziękuję.